No jak to, kuku? Dobry chłopak, polecam, dobry chłopak. Kuku, najlepszy chłopak, dobry chłopak. Ogień! Spokojnie! Spokój, spokój. Spokojnie, my przyjechaliśmy tylko w sprawach biznesowych, tak? My byliśmy umówieni 22 na plaży Sankudo, dokładnie o tej godzinie. Tak, byliśmy umówieni? No tak, jak żeśmy się ostatnio dogadywali, prawda? Zawsze w tym samym miejscu, 22 kurwa w Sankudo. Podejdź się na bliżej. Podjechaliśmy taksówką, bo nam auto nie stanęło. Nie podchodź tak blisko. Jasne. Słuchaj mnie. Miała być trójka. No miała być trójka, no ale podjechaliśmy, zadzwoniliśmy po naszego cierpa, z jednego tutaj z okolicy, bo mieliśmy jak dojechać, no fura nam padła. Skądś pierdolić, to jest czwartą osobą. Za przyjaźnione cierp, no. Zadzwoniliśmy do niego, do takiego kurwa Mukuku, dobry chłopak, on nic nie wygada. Mukuku, tak? Tak, Mukuku to jest zaufana osoba, no byliśmy kurde... Tak jak żeśmy się umówili i w trójkę, no i kurczę fura nam padła. Dziękam, że nigdy bym nas nie wyrolował. Miało nie być ponadprogramowych osób. Zawołaj go tutaj. Mukuku? Tak, zawołaj go Mukuku. Jasne. Zaczekajcie, muszę Mukuku zawołać. Nie. Ej, Mukuku! Wyłaź z ksaków, jest jakiś problem, stary. Oni są uzbrojeni i chcą cię zobaczyć, kurwa. Słuchaj, tak jak żeśmy się dogadywali, fura nam jebnęła. Jesteś zaufaną osobą, kurwa, ja bym powiedział, że nieraz na coś robił interesy. Dobra. Pokaż siłę. Tak, kurwa, Mukuku. Dobra, dawaj, Mukuku, dawaj. Chodź, mam działaczkę. Masz, chorujesz do bielactwa. Jasne. Nie musisz się tak. Dobra, dobra, stój. Zamknij się, teraz ja mówię. Odejdź tym kolegom. Ty kurwa jesteś. No jak to, kuku. Dobry chłopak, powiedzmy dobry chłopak. No kuku, najlepszy chłopak, dobry chłopak. Powiedz im, że jesteś zaufaną osobą dla mnie, robisz interesy. Mukuku, być zaufaną osobą tutaj. Siła, Mukuku. Dobry supersonik, siła. Właśnie tak. Najgorętszy zawodnik. Mówiłem wam, Mukuku zawsze mi pomagał. Nie wiem, co wam pokazać Mukuku, nigdy, ale Mukuku to jest dobry chłopak. Mukuku to jest dobry chłopak? Oczywiście, że tam nie ma innej opcji. Mój żołnierz, no dzisiaj nam fura zawiodła, jakby z możliwości secesji, no musiał być Mukuku. Co to za żołnierz bez broni? Nie, no Mukuku ma broń, Mukuku pokaż. No pokaż. No proszę. Co ty masz za broń, Mukuku? Nie. Ja Mukuku mieć spluwa. To idę się odlać! Kurwa! Boże! Jaki zabłąkany gość jest, kurwa! Jaki zabłąkany gość, wyjebać go mam, szefie! Poszukali nas! Zamknij się! Zamknij morę! Kurwa! Jebany czwór pierdolony! Odejdź, kurwa! Kurwa, co tu się dzieje? Spóźniliście się. Nie, tylko... No kurwa! Co? Słuchaj, Mukuku. Musisz mi udowodnić, że nie jesteś piątym kołem wozu. No. Jak piątym, jak nas być tu czterech? A to jest metafora debila. Dobra. Siła. Jak się nazywasz? Kto? Obok Mukuku. Głośniej kurwa i się nie jąka. Krystal don't meldrel. Krystal don't... Co? Krystal don't meldrel. Chodź jeszcze bliżej. Kurwa mordę. Jeszcze raz kurwa się zająkasz,
twoja krew też na nie będzie. Rozumiesz? No, to. Moi kurwa pracownicy nie mogą się jebać. Jasne. Rozumiem się? Rozumiałe. Przeprowadź tamtą dwójkę. Mamy się ładnie przedstawić. O, słuchajcie, jak coś teraz spokojnie, musicie się im przedstawić, kim jesteście. Ale nie, naprawdę, czy...? Nie, przedstawcie się, że jesteście po prostu kimś innym. Wymyślisz szybko jakieś kurwa imiona, jest gorąco. Jeden z tych gości, którzy mieli wypadek, dociągał się tutaj i on zajebał go na moich oczach macetą, rozumiecie to? O Jezu! No już się spóźnili. No tak sobie na spokojnie, kurwa, jakby co. Dobra, to nie jest w Ronaldinho. Dobra, stop. Ciemnoskóry koleżko. Jasne. No chodź. Powiedz mi coś o sobie. Jestem Joseph Habibi, mówiono mi styropian. Jak? Styropian. Niczego styropian. No bo cieplasz atmosferę? Tak. Zamknij mordę. Teraz pani podejdzie. Teraz pani ci wytłumaczę. Kate Johansson. Johansson, tak? Tak. Nie miałbyś nieco bardziej upalona? No, ostatnio nie przesadzam z solarium. Nie miała was być trójka? Poszło coś nie po naszej myśli. A? Ale wszystko jest w porządku. No, może zrobimy z was trójkę. No, nie. Bo Bogu tutaj miał nie być, przysięgam. Po prostu nam pomógł, to jest dobry chłopak. Nam pan ma fura po drodze. No, jechaliśmy na jeżo zwierzę. A co to jest? Takie żyjątko. Mało ważne. Dobra, słuchaj. Ty, Don Mielone coś tam. Krystal, Don Chmedron. Masz wyznaczyć w tej chwili najsłabsze ogniwo tej grupy. Najsłabsze ogniwo tej grupy? Z całym szacunkiem, ale nie posiadamy samego ogniwa. Jakby... Mukuku jest od myślenia, Ronaldinho jest... A czego to byłeś? Od parkouru, znaczy kto? Jaki Ronaldinho? A czy to jest takie przyzwisko? Nikt się nie przedstawił jako Ronaldinho. Od małolata, steropian jest od parkouru. Nikt się nie przedstawił jako Ronaldinho. To byś tylko ksywka, mógł być podobny. Tak, mi się tylko po prostu ksywka pojebała. Oni sobie tak czasami za mnie żartują, że jak Ronaldinho właśnie. Tak, on często grał w koszykówkę, dlatego tak sobie mógł ksywę kiedyś nałożyli i mi się pojebało, ale on tak naprawdę jest steropian. Czyli steropian jest dobry od parkouru, a zamknij mordę. Zamknij mordę. Wystarczysz tam jedną osobę w tych. No i stop się ogniwo? Tak. Ale wiem, bo... To Katie steropia. No najsłabszym ogniwem to w sumie jestem ja. Jesteś tak? Tak, najsłabszym ogniwem jest to był. A to ciekawe, ale jesteś szefem, czy nie? Co? Pierwszy przyszedłeś, pierwszy przedstawiałeś ludzi? Czy ty tutaj dowodzisz? Byłem pierwszy. Pierwszy? Tak. Z przypadku? Dokładnie tak. Ale jestem całkiem niezły, nie za rzeczy, tak? W główkowanie, w celanie, jestem samochodem. Jakby ja jestem od gadania, tak? Na pewno jesteś od gadania, bo to ciężko idzie. Nie posiadamy żadnego szefa. Każdy jest na siebie własnym szefem. Dobra, opuścić broń. Podejdź tu bliżej. Słuchaj mnie, kurwa. Czym się w ogóle zajmujesz w życiu? No jak to, no? W 90. stałem Chamberlowskim byłem i opierdalałem tower. Byłem też kierowcą w transbudzie, jestem całkiem niezły w prowadzeniu fury, tak? No, jak to powiedzieć, kurwa, rozśpiałem, kurwa, połowę Los Santos, no. To ja jestem tą kmietronem, który sprowadził na mnie samolot. Zamknij mordę, do szeregu. A, jeszcze jebałem kiedyś banki, wysadziłem ludzi. Zamknij mordę, powiedziałem. Słuchaj, kmietron, w tym biznesie przetrwają tylko najlepsi. Jak sam widziałeś, jednemu się nie udało. W sumie to trójce. Umiała ich być trójka. Aha. Trzymasz ode mnie wiadomość. Jasne, zapisał. Z miejscem i godziną. Aha. Bo jestem godziną, no. Baba, zapisz numer. Do Neldrona. 3707. Poczekaj. No tak. 212. Prez. Zamknij się, powiedziałem, poczekaj. Prez. Przeładuj broń. Bez mi Neldron. I bardzo cenisz sobie Moku. Mukuku to jest mój jeden z najważniejszych ludzi, tak? Ale każdego tutaj stanie porówno. Czemu się niby zajmuje? Mukuku? A? No siłą. Wątpię, że sprzedażą. Siłą, bo to jest mój żołnierz po prostu. Jak jest jakiś problem, to Mukuku podchodzi i kogo rozpierdala. W ułamek sekundy. Czy to jest twój Salvado? Tak, Salvado, dokładnie tak, nie? Dobra, baba, możesz zapisywać numer. Mhm. 212.
37-07. Oj, nie mógł kuku. Bo zaraz się zakopiesz tym piachu. Chyba, że chcesz od razu trafić 2 metry pod niebie. Nie. A? Słuchaj, Chmieldron. Mamy twój numer. Skontaktujemy się. Trzymasz. Jasne. Daty, godzina. Jasne. Nie ma problemu. Zapisałem sobie, no. Dobra, tutaj. To chyba czas już teraz, tak? Nie, już nie powiedziałem ostatniego słowa. Słuchaj, kurwa. Kurwa? Jeżeli jeszcze raz zjawi się ktoś ponadprogramowy, a wyjdzie to ponad waszą czwórkę, wasze głowy będą nabite na pal. A wiesz, gdzie ten pal będzie się zajmował? Znajdował? Chujozo? Nie. Nie wiesz? Ja przepraszam bardzo, jeszcze się wtrącę, ale nie chujozo, dobra? Wszystko, ale nie chujozo. Nie mordę, chujozo. Być może jutro się przekonasz, gdzie wasze głowy mogą. Sobie leżeć. Ale to się chyba zmywamy, co? Ty, Chmieldron. Uciekałeś kiedyś przed kulami? Kulami? Nie, ale no? mogę zacząć, kurwa, zmywamy się. Teraz masz okazję, wypierdalaj stąd. Ognia. Kurwa, dostałem! Kurwa. O, szatowałem. Myślałem, że dostałem. Szefa, kurwa, co to by... Spokojnie. Ale im nagadaliśmy. Tak. Zmywamy się stąd, ja pierdolę, zmywamy się stąd. Co to było? Ja pierdolę, jebane świrki, piaski i kamienie. Mógłby tak chujowo zapakować, ale gdzie schować w krzaka, kurwa? Spokojnie, kuku! No nie wiedziałem, że takie gówno mogę wpakować. Ale trochę odjebałeś z tym Ronaldem, z Ronaldinie. Zamknij się, to było specjalnie, rozumiesz, trochę się stresowałem, nie wiedziałem, że kurwa będą uzbrojeni. Ale uzbrojeni po kurwa po łóżce. Kurwa, w co my się wpakować, w co mi kukuje wpakować, gdzie nie ja zawsze mogę od nich tego numeru nie odebrać, tak? Widzieliśmy ich, się zbywamy, możemy donieść tam policję. No co to jest? Świrowałem! Moc, kurwa! Nie ma opcji. Nie skończyć na pana. Słuchajcie. Baba nie żyje na pewno, baba nie żyje. Słuchajcie. Zajdziemy w domu, dobra? Ja wam to wszystko wytłumaczę. No bo tu ugrywałem przed wami pewną rzecz, ale nie chciałem. Nie chciałem do tego spotkania jednak dojść, ale o tym wam wszystkim opowiem niedługo, tylko to jedziemy w jedno miejsce. Miały być rybki i co, kurwa? Powiem po rybkach. No bo ja to wędkę kupowałem, teraz kupiłem najlepszą wędkę za 1,5 kapcia. Spokojnie, ja tego jeszcze odrobiłem, widzieliście tych ludzi i to na pewno jest jakiś kartel. A to co? Karta to jest... Nie wyglądali, jakby się z dżungli urwali. Gdzieś palunki tego typa na twarzy. No i widzisz, tego się wóz jakiś nieczny ryj miał w ogóle. No w sumie tak! W sumie zauważyłem tak, bo to dosyć dziwne. Ja tak stałem na szefa, szefa wrócić, bo kuku fajek zapomnieć. No nie. Ej, ty, bo czekaj, ja robię w samochodzie, dobra? Ronaldinho, ty chuju, to byś miał na samochód. Kiedyś, kurwa, kiedyś jak miałam 14 lat, to żeśmy kurwa z chłopakami jarali trawę. Przez kurwa, jak macie hurlej nogę, nie? Macie kurwa wyloty w kierownicy od jednej i drugiej strony. Żeśmy sobie tak dmuchać, że było takie. Jednego bucha, pałem pod strasy. No, wtedy nie miałem za bardzo pieniędzy, bo dawno tam musi być ciątych. No, trzeba to powtórzyć. Ej, ale to jest realna historia. To robiłem dobra tak. Zabawa dla mnie, dzieci, wspaniałe. Naprawdę. Kurwa, że z góry robię, i kurwa, to mieszka? To... Mieszka, spokojnie. Cześć, chodźcie. My się włamywać do tata? Spokojnie, wchodzić. Co, no otwarte było? Nie będzie z tego problemu, że tu weszliśmy. Słuchaj, to jest po prostu moje mieszkanie. Co? Coś szefa. No a ja go tworzyłem, słuchaj, nam coś to było za mną. A kogo te klucze? Stary, z takim żartem, co do kabaretu. Spokojnie, idźcie kurwa do salonu tutaj na wprost za ścianą i zacykajcie na mnie. No jasne. To nie zajebam. Cacha! Dobrze, cię nie widziałam, cacha!
Czekaj, Cacha. Siemanko, siemanko, Cacha. Siemanko, Cacha. Co tam było? Spokojnie, mam czaszkę spadina na chałupę. Co jest? Chwila, zapoznać się ze Stachem. Nie znacie mnie od tej strony, chodź tutaj. A co to za outfit? Chodźcie. No Stacha, to jest kurwa chałupa Cachy. Siemanko, Cacha. Co jest? Co wy myśleliście, kurwa, że co? Że kurwa nie zrobię wszystkiego z tego? No robię wszystkiego razem z Stachą. No kurwa. No a teraz przywitajcie ładnie z Stachą. Właśnie. Cześć, Cacha. Siemanko. Dzień dobry, ja być mógł, kuku. Ja jestem steropem. Dobra. Teraz spokojnie. Postawcie alkohol, jeden chwilę na dół, po coś. Kurwa na golarkę. Jozo. Kurwa na golarkę.